to przygotowałem dla Państwa taką pogadankę, prezentację, nie wiem jak to nazwać, wykład właśnie na ten temat, jakie są objawy zaburzeń psychicznych. Myślę, że to jest temat na czasie, dlatego że zaburzeń psychicznych przybywa. Po pandemii ja zauważam, zresztą nie tylko ja, psychiatrzy zauważają skokowy przyrost pacjentów z przeróżnymi zaburzeniami psychicznymi, a to, co ważne, to wiedza nasza jako społeczeństwa na temat zaburzeń psychicznych, dolegliwości, objawów jest niewielka. Jest niewielka. To mówię tak z własnego doświadczenia, więc czasami warto, żebyśmy wiedzieli, z czym to się je, jakie te dolegliwości są, gdzie one występują. Mam nadzieję, że troszeczkę tej wiedzy Państwu zdołam przybliżyć. No właśnie, drodzy Państwo, wielokrotnie słyszę, że psychiatra, nie jestem psychologiem, tylko jestem psychiatrą, że psychiatra to jest lekarz dusz. Wielokrotnie tak słyszę. I powiem Państwu, od razu będę tutaj sprostuję i będę polemizował z tym stwierdzeniem. Ja rozumiem, że tak wiele osób myśli, ale psychiatrzy się nie zgadzamy z takim stwierdzeniem, bo my nie leczymy duszy. Psychiatria jest dziedziną medycyny. My się zajmujemy pewnym wycinkiem zaburzeń związanych z chorobami układu nerwowego. Dusza nie jest pojęciem medycznym. Dusza jest pojęciem teologicznym, nie wiem, religijnym. Dusza, ta, o której my myślimy, nieśmiertelna dusza, tym psychiatria się nie zajmuje. Natomiast nie mylić z duchowością. Duchowość, jak najbardziej tak. Duchowość ja rozumiem jako uczuciowość wyższa, uczuciowość typowo ludzka. Wszystkie uczucia typu miłość, fascynacja, jakaś ekstaza, światopogląd, to jest wszystko duchowość, natomiast nie jest to dusza. Jeśli chodzi o tę nomenklaturę medyczną, czyli naukową, ponieważ duszy nie da się zbadać, nie da się udowodnić, jak ta dusza wygląda, a te wszystkie rzeczy, o których będę mówił, da się zbadać i da się w jakiś sposób zaobserwować. Taka jest różnica. Więc nie jesteśmy lekarzami dusz, jesteśmy lekarzami od chorób mózgu, drodzy Państwo. I to jest taki pierwszy slajd zapoznawczy. No, tak wygląda nasz najwspanialszy narząd, jakim natura nas oddzieliła. 1,5 kg nosimy w czaszce zamkniętej. On sobie pływa, ten mózg, jest zanurzony w cieczy, w płynie mózgowo-rdzeniowym po to, żeby, jak znamy prawo Archimedesa, żeby po prostu mniej ważył. Ciecz wypiera, więc ten mózg tak jak jest nieco lżejszy, jest to nieco mniejsze obciążenie dla nas, jeśli on sobie pływa. Natomiast to, co chcę na samym początku powiedzieć, odrobinę anatomii, żebyśmy później rozumieli, skąd się biorą zaburzenia psychiczne. Mózg, drodzy Państwo, ma budowę piętrową. Jest to związane z ewolucją mózgu, z ewolucją naszego gatunku ludzkiego. Pień mózgu, czyli ten tutaj najbardziej dolna część mózgu, nazywa się pniem mózgu. Jest to ta najbardziej pierwotna część naszego mózgu, odpowiedzialna za najbardziej pierwotne funkcje mózgu. Czyli tak naprawdę, ja zaraz o tym będę mówił, przytomność i jakby koordynację najważniejszych funkcji życiowych. Piętro drugie to jest, nie ma wskaźnika, tu nie ma to wskaźnika. Jest. Jest. Piętro drugie to jest to piętro. To są struktury podkorowe, czyli akurat tutaj jest układ limbiczny. Oba te piętra, czyli pień mózgu, jak i struktury podkorowe, są wspólne dla ssaków. Układ limbiczny jest nazywany również mózgiem gadzim. Gady już mają te struktury właśnie związane z układem limbicznym. Natomiast to, co jest najwspanialsze w naszym mózgu, to jest ta część, czyli kora mózgowa. I tutaj różnimy się od wszystkich innych gatunków, że kora mózgowa człowieka jest najbardziej rozwinięta i dzięki temu funkcją kory mózgowej wytworzyliśmy język, wytworzyliśmy kulturę i to nas odróżnia od innych zwierząt tak naprawdę. I teraz troszeczkę
takiej informacji właśnie. Pień mózgu to jest generator przytomności. Czyli ja bez badania, tak jak na Państwa patrzę, mogę powiedzieć, że w tej sali nie ma nikogo, kto by miał objawy niewydolności pnia mózgu. Bo jeśli ktoś ma objawy niewydolności pnia mózgu, to traci przytomność. Jest to osoba nie przytomna z różnych powodów. Może to być udar mózgu, może to być zespół ciasnoty, może to być skrzyp czaszkowy, może to być zatrucie. Wszystko to jest nowotwór, wszystko co sobie wymyślimy, zatrzymanie akcji serca, niewydolność pnia mózgu to jest utrata przytomności. W mózgu są też najważniejsze ośrodki wegetatywne. Oddechowy ośrodek, ośrodek regulacji tętna, ośrodek temperatury ciała plus najważniejsze drogi nerwowe. Wszystko przebiega przez pień mózgu. Pniem mózgu psychiatria się nie zajmuje. Psychiatra do pacjenta nieprzytomnego nie będzie wezwany, bo ja takiego pacjenta nie zbadam. Będę czekał, aż on odzyska przytomność, czyli to już jest domena neurologii, interny i wszystkich innych specjalności, ale my się tym nie zajmujemy jako psychiatrzy. Struktury podkorowe już tak, czyli układ limbiczny, wzgórze, przysadka mózgowa, to są struktury odpowiedzialne za regulację przepływ impulsów, regulację hormonalną i za emocje pierwotne. Dlaczego układ limbiczny się tak nazywa? Limbus to po łacinie pierścień. Pod koniec XIX wieku anatomowie odkryli, że impulsy w tych strukturach one poruszają się, tworzą pewien pierścień, poruszają się po takich drogach, które tworzą pierścień, stąd też nazwano to układ limbiczny. Jest to bardzo ważna część naszego mózgu, która jest odpowiedzialna za emocje pierwotne. Tutaj chcę wspomnieć o takiej strukturze, która się nazywa ciało migdałowate. Jest to taka część naszego mózgu, która jest odpowiedzialna na przykład za generowanie lęku, za generowanie złości, za generowanie obrzydzenia, czyli takich pierwotnych emocji. Lęk, złość, obrzydzenie, zaskoczenie, smutek, to są emocje pierwotne. Miłość na przykład to już jest emocja złożona, to już struktury podkorowe wiodą prym w tego typu, czy poczucie winy. To już jest emocja złożona. Natomiast te emocje pierwotne, one są generowane właśnie w układzie limbicznym. Ten układ limbiczny jest modulowany przez korę mózgu. Za chwilę o tym będę mówił. Natomiast źródło tych emocji tkwi właśnie tam, podkorowo. Podkorowo to znaczy podświadomie. My nie mamy świadomego dostępu do naszych pierwotnych emocji. One po prostu w nas są, tworzą się poprzez całe nasze życie. Podam Państwu taki przykład. Otóż idzie sobie na przykład dziecko i zostało pogryzione przez psa. I co się stało? Układ limbiczny, ciało migdałowate zapamiętało, że pies jest groźny. Dziecko sobie dorosło, jest to już dorosły człowiek, on nie pamięta tego wydarzenia, bo był mały, ale impulsy i pamięć ciała migdałowatego jest szersza niż pamięć naszej kory mózgowej i on ma fobię przed psami. Tak mózg wytworzył jakby lęk. Jest pewne doświadczenie, które podświadomie zostało zapisane. Świadomości nie mamy, ale funkcjonujemy z pewnym, no nie chcę powiedzieć piętnem, no z jakąś konsekwencją tego wydarzenia. Tak samo układ limbiczny jest odpowiedzialny za funkcje seksualne. Te pierwotne. To, że jest coś dla danej osoby podniecające, to, że coś wzbudza reakcje seksualne, motywacje do zachowań pewnych seksualnych. Kora mózgu to modyfikuje, to moduluje, hamuje. Nie kopulujemy, prawda, z przypadkowymi osobami, które nam się podobają, właśnie dzięki korze mózgu, która hamuje te emocje. Natomiast one są wzniecane w układzie limbicznym. Zatem układ limbiczny i kora mózgu prowadzą ze sobą taki dialog. Czyli najczęściej układ limbiczny coś wznieca, a kora mózgu to modyfikuje i najczęściej hamuje. Dlatego mamy kulturę, jesteśmy dobrze wychowani, nie robimy tego, na co mamy pierwotnie ochotę. No i właśnie kora mózgu, to jest ta najwspanialsza część naszego mózgu, typowa jedynie dla ludzi. Znaczy korę mózgu mają też szympanse, mają też naczelne, mają też oczywiście inne ssaki, natomiast ona jest o wiele cieńsza, jest tam o wiele mniej neuronów i nie otworzyła takich funkcji jak ludzie, czyli świadomość, samoświadomość, wola, uczucia wyższe, język. To wszystko zawdzięczamy korze mózgu i współpracy kory mózgu z niższymi piętrami. Zatem
Śmierć kory mózgowej, tak się zdarza czasami, że kora mózgowa w wyniku niedotlenienia, stanie serce powyżej 3 minut, nie ma krążenia, następuje niedotlenienie, śmierć kory mózgowej. Człowiek żyje, ale jest to życie na poziomie wegetatywnym. Często jest to błędnie nazywane śpiączką. Jak słyszycie Państwo, są fundacje, które wybudzają ze śpiączek. Śpiączka to jest zupełnie inny stan, jest to pojęcie błędne. W medycynie śpiączka oznacza nieprzytomność, czyli stan nieprzytomności, czyli niewydolność pnia mózgu. Natomiast życie na poziomie wegetatywnym to jest śmierć kory mózgowej. Wybudzanie, czyli uśpienie kory mózgowej, czyli na chwilę obecną ta kora mózgowa nie funkcjonuje, na EEG widzimy, że nie ma zapisu, natomiast na przykład zdarza się, że po roku, czy po pół roku, czy po iluś latach pacjent odzyskuje tą świadomość. Najczęściej jest to świadomość częściowa. Rzadko się zdarza tak, że pacjenta się wybudzi i on normalnie idzie, wraca do swoich obowiązków. Są to najczęściej osoby później z niepełnosprawnościami, ale to się zdarza. I to jest wybudzanie ze stanu na poziomie wegetatywnym. Natomiast śmierć mózgu, pnia mózgu, no to już jest śmierć mózgu. To już jest śmierć osobnika. Jeżeli mózg obumrze, pień mózgu obumrze, generator przytomności obumrze, to mózg obumiera. Nie ma energii, nie ma funkcji mózgu. Jeżeli to jest nieodwracalne, to człowiek może oddychać przez aparaturę, jest podłączony do respiratora, jego serce bije, jest wentylowany, natomiast jest to nieodwracalna śmierć mózgu. Tym zajmują się komisje bioetyczne, komisje, na które składają się neurolodzy, anestezjolodzy, badają pacjenta, pacjent nie wykazuje żadnych odruchów, odruchu rogówkowego, odruchów ocznych, odruchu bólowego, EEG jest płaskie, po 24 godzinach badanie się ponawia, pacjent jest cały czas na respiratorze, więc oddycha, więc jest ciepły, krew krąży, natomiast można orzec wtedy śmierć osobniczą, śmierć pnia mózgu i całego mózgu. Wtedy jest to taka osoba może być dawcą narządów, natomiast już jest to proces nieodwracalny. Tym psychiatrzy się też nie zajmują. Natomiast tu już tym się zajmują psychiatrzy. Opowiem Państwu taką krótką historię. Otóż jest bodziec. Jak te struktury ze sobą działają? I jakiś bodziec. Wyobraźcie sobie Państwo, że idziecie sobie po lesie i widzicie niedźwiedzia nagle, kilka metrów od nas, no i reagujecie w jakiś sposób. Najprawdopodobniej jakimś lękiem, strachem, jest wyrzut adrenaliny, prawda? Jest serce przyspiesza, ciśnienie wzrasta, no jest niedźwiedź, jest sytuacja zagrożenia. Ta reakcja jest bardzo szybka, jest to reakcja natychmiastowa, znaczy to są milisekundy. Struktury podkorowe otrzymują impuls, ciało migdałowate, to jest właśnie niedźwiedź, uciekajmy. Robi nam się niedobrze, prawda? Serce przyspiesza i tak dalej. Natomiast jednocześnie idzie droga ze struktur podkorowych do kory mózgu i tam następuje analiza, dokładniejsza. Tam już wiadomo, jak niedźwiedź wygląda, jak on się porusza. Następuje takie porównanie. I uwaga, błąd. To nie jest niedźwiedź, to krzak tak się ułożył i światło padło na ten krzak i nam się tylko wydawało, że to nie jest niedźwiedź. Kora mózgu modyfikuje reakcję i mówi, reakcja jest fałszywa, hamowanie. Lęk zostaje hamowany, reakcja nasza zostanie zmodyfikowana, uśmiechamy się, jaką mamy teraz śmieszną anegdotę, żeby opowiedzieć naszym znajomym, że wcale to nie był niedźwiedź. Natomiast jakie to ma znaczenie tego typu? Czyli mamy dwie drogi. Pierwsza droga to jest ta droga szybka, to jest zespół szybkiego reagowania. Ewolucja wyposażyła nas właśnie w takie szybkie reagowanie. Natychmiast reagujemy lękiem, strachem, pewną obawą, wyrzutem adrenaliny, dostajemy energii i to jest reakcja bardzo szybka, która może uratować nam życie, ale to jest reakcja niedokładna. Natomiast reakcja dokładna zabiera trochę więcej czasu, musimy to przeanalizować, natomiast ona jest wolniejsza, więc uchodzimy z życiem. Potem to modyfikujemy niepotrzebnie, fałszywy alarm, ale ceną za to mogą być nerwice, stany lękowe. Czyli nerwica czy stan lękowy to jest właśnie nadczynność tej drogi, czyli trochę hamowanie nam siada. Ta kora mózgowa nie hamuje tak, jakbyśmy chcieli. Czyli z jednej strony uchodzimy z życiem jako gatunek, przetrwaliśmy te niedźwiedzie, a z drugiej strony nadmiernie reagujemy lękiem, bo czasami to hamowanie jest za słabe, ale i tak nam się to opłaca, bo gdyby tak nie było i nie mielibyśmy tej szybkiej drogi, no to być może
gatunek ludzki zostałby przez tego niedźwiedzia kiedyś tam pożarty. Tak to mniej więcej wygląda. Jest to współdziałanie struktur podkorowych, szybkich, niedokładnych, pierwotnych i struktur korowych, dokładnych, ale wolniejszych. One są ilościowe. Jeżeli ktoś traci przytomność, wygląda to tak, jest senność patologiczna, czyli taka osoba zlejąca się, tak nie bardzo wie, co się dzieje, sen patologiczny głęboki i śpiączka. I to jest właśnie ta śpiączka, którą wiem, że błędnie się nazywało, że śpiączka jest stanem wegetatywnym. Śpiączka to znaczy głęboko nieprzytomny pacjent. Najczęściej się da go wybudzić, jak minie, na ojomie leży pacjent w śpiączce, potem po iluś dniach pacjent się z tej śpiączki budzi, jeżeli stan ogólny jemu się poprawia. Różne są przyczyny tego, uraz, infekcja, udar mózgu, zatrucie, zespół ciastoty, różne, przeróżne, w zależności od sytuacji. I to są zaburzenia przytomności, czyli pień mózgu, znów nie jest to domena psychiatrii, ale to już jest. Jakościowe zaburzenia świadomości, inaczej majaczenie, czyli delirium, nie mylić z delirium alkoholowym, czyli delirium tremens, to jest zupełnie coś innego. Drżączka poraźna to jest taki stan poalkoholowy, ale w razie zajmiemy się zaburzeniami świadomości. I znów Państwu powiem z własnej praktyki. Otóż dzwoni do mnie na przykład jakaś rodzina pacjenta czy pacjentki i mówi, że proszę, niech, żebym przyszedł, skonsultował babcię, najczęściej są to osoby starsze, bo babcia dostała na głowę. Cytuję, tak czasami mówią, no dobrze, no tak mówią, żeby zrozumieć, albo babcia zwariowała, babcia bredzi, coś się dzieje. No ja przychodzę, co się takiego dzieje, pacjent ma zaburzenia uwagi, nie jest w stanie skupić uwagi. Ja się pytam, dzień dobry, jak się pani czuje, czy jak się pani nazywa? Pacjent, widzę, że nie jest praktycznie obecny, ta uwaga jest gdzieś taka płynna. Zaburzenia percepcji, niedokładnie rozumie, zaburzenia pamięci, on będzie miał lukę pamięciową, nie będzie pamiętał, że w tym czasie ktoś u niego był. Zaburzenia koordynacji ruchowej, mogą być też omamy, czyli na przykład wtedy wygląda to tak, że taka osoba na przykład siedzi na łóżku i coś łapie. Ja widzę, nie muszę zapytać, tylko widzę, że ta osoba halucynuje. To bardzo, bardzo dobrze widać czasami. Lub też jeżeli jest jakiś kontakt werbalny, to mówi o jakichś rzeczach strasznych, które się dzieją, o tym, że ktoś tu biega, że coś tu się takiego dzieje. Z czym mamy do czynienia? Otóż są to jakościowe zaburzenia świadomości, czyli pod wpływem różnych przyczyn, po zabiegu operacyjnym, z powodu wysokiej gorączki, u dzieci często tak może być, albo u osób starszych, infekcji mózgu, jeżeli jest zapalenie mózgu, infekcji ogólnoustrojowej, zatrucia, leków, lub też u osób starszych bardzo często odwodnienie. Czyli babcia zwariowała, tak mówi syn lub córka, ja do tej osoby podchodzę, język suchy jak wiór, wysuszona, czy ta pani pije? No nie, no nie chce pić. Jest odwodniona, starsza osoba, odwodniona, nastąpiły zaburzenia świadomości i różne, przeróżne objawy, łącznie z omamami wzrokowymi, mamy do czynienia z niewydolnością kory mózgowej. Czyli nasza kora dostaje za mało wody, za mało energii, za mało glukozy, i zaczyna wysiadać, że tak powiem. Taka jest symptomatologia. Nie są to zaburzenia psychiczne w sensie choroby. Ta babcia, ta pacjentka, ten pacjent nie jest chory psychicznie na schizofrenię czy na jakąś chorobę, którą psychiatrzy nie wiadomo jak długo mają leczyć. Natomiast w chwili obecnej ma symptomy niewydolności kory mózgowej z różnych powodów i to jest praktyka częsta. Czyli tego typu pacjenci są często przeze mnie widziani. Tak jak powiedziałem, najczęściej są to osoby starsze, gdzieś po zabiegu, leżące. Co robimy? No leczenie jest ogólne, wcale nie jest psychiatryczne, tylko trzeba nawodnić, czasami szpital, czasami dołączyć kroplówkę, czasami włączyć antybiotyk, infekcja układu moczowego. Wszystko było dobrze, ale jest wysoka gorączka. U osób starszych często infekcja układu moczowego lub układu oddechowego. Leczymy, podaje się antybiotyki, gorączka spada, choroba mija. Układ, kora mózgowa zaczyna funkcjonować prawidłowo, pacjent wraca. Nie, ma niepamięć najczęściej. Ma niepamięć dlatego, że ośrodki były po prostu zaburzone, nie funkcjonowały w tym czasie prawidłowo. Więc tego typu stan zwany majaczeniem czy też delirium w praktyce psychiatrycznej się zdarza dość często. Też Państwu podam taką anegdotę, że dzwoni do mnie ortopeda i mówi, że przyszedł na dyżur, jeszcze jak dyżurowałem kiedyś w Piwnicy Jurasza,
że zwariował nam. Zwariował nam pacjent. Przyjdź. Nie, ale co mówię, jak zwariował? No, tak mówią ortopedzi. Nie mają symptomatologii takiej, że tam ma jakiś delirium czy coś. Ja mówię, co się dzieje? No tu fika, fika, wiesz, szybko, przychodź, fika. No dobra, przychodzę. Ja mówię, dzień dobry, to pan tak, co się dzieje? Pacjent mi mówi, że no leży na korytarzu, był tłok, więc leżał na korytarzu, gdzieś tam ileś wołał razy pielęgniarkę, nikt nie podszedł. A ponieważ pacjent z wywiadem alkoholowym, taki no bezdomny, gdzieś tam, no to tak był trochę traktowany na zasadzie, że rzeczywiście może fikać. Taki pacjent trochę wyższego ryzyka. No i pacjent wziął obiad i rzucił o ścianę tym obiadem. Wszystko się rozwaliło, no i to zostało zakwalifikowane jako właśnie delirium, że pacjent w trakcie już jakby rozwijającego się delirium, a ja mówię, no ale to nie mógł pan zawołać, mówi, panie, wołałem, pacjent przytomny, świadomy, rozmawia ze mną. No i zdziwienie było ogromne, że nie potrzebuje leczenia psychiatrycznego, tylko uwagi. Tak się też dzieje. Proszę państwa, to jest fenomenologia, całe przejawy życia psychicznego. Nasze życie psychiczne polega na tym, że postrzegamy coś. Ja widzę państwa, państwo widzicie mnie, słyszycie mnie, mamy jakąś uwagę, czyli filtrujemy to, co się dzieje, przez bardzo wąski lejek. Uwaga człowieka to jest bardzo wąski lejek. Nie jesteśmy w stanie, jeżeli ja o czymś teraz mówię, to nie jestem w stanie w tym samym czasie poświęcać mojej uwagi, co ja będę robił w domu, bo się po prostu nie da. Nasza uwaga jest bardzo wąska. Kilka elementów jedynie może się w jednym czasie przez tę uwagę zmieścić. No jeżeli już ta uwaga spowoduje, że informacje wejdą do mojej pamięci krótkotrwałej, no to następuje analiza, myślimy, co tutaj się dzieje, o czym mówimy. W związku z tym mamy jakąś motywację, państwo siedzicie, nie wychodzicie, coś was do tego motywuje. Może ktoś wyjść na przykład, bo uzna, że coś tam zostawił w domu, albo i tak dalej, i działamy, czyli jest jakaś aktywność celowa. Istotne jest to, żeby ta aktywność celowa właśnie ona była dostosowana do sytuacji. Czyli dostosowanie aktywności celowej do sytuacji, która nas otacza, jest taką największą istotą zdrowia psychicznego. To, co mnie martwi jako lekarza najbardziej w badaniu pacjentów, w rozmowie z pacjentem, to jeżeli widzę, że są jakieś elementy niedostosowania do sytuacji. Jeżeli ktoś z państwa teraz by zaczął podskakiwać, nie wiem, biegać, prawda, to byśmy się zaniepokoili. Co się takiego dzieje? Czy ta osoba czasem nie ma jakichś może chwilowych, może innych zaburzeń psychicznych, no bo zachowuje się w sposób niedostosowany. Ale to jeszcze o tym, o niedostosowaniu powiem. A przez to wszystko jakby przeplata się nasze życie popędowe, czyli właśnie układ limbiczny, struktury podkorowe. Życie popędowe, drodzy państwo, to jest seks, to jest przyjmowanie pokarmów, czyli apetyt, łaknienie, i to jest sen, czyli rytmy biologiczne. I to się składa na życie popędowe, które oczywiście jest modyfikowane przez korę mózgu. To, że jemy, to jest czysta biologia. Ale to, że jemy na talerzu, to już jest kora mózgu i to już jest kultura. Funkcje poznawcze, czyli też będę o nich mówił, pamięć, analiza, funkcje językowe, to, że nie popełniamy błędów lub korygujemy je, to, że zapamiętujemy, to, że orientujemy się, to wszystko są funkcje poznawcze. No i emocje, emocjonalność, impulsywność i kontrola afektu. Jeżeli to wszystko działa spójnie w taki sposób, że nasza aktywność celowa jest dostosowana do sytuacji, to znaczy, że nie jest z nami tak źle. To znaczy, że nasz układ nerwowy zapewnia nam to, do czego został stworzony. A jeszcze, jeżeli to działa w taki sposób, że jeszcze mamy poczucie bycia szczęśliwymi, no to już jest sytuacja idealna. Ja nie mówię, że osoba nieszczęśliwa to jest osoba zaburzona psychicznie. Nie. Natomiast osoba szczęśliwa, no to już jest ten ideał. To jest ten ideał. No, zdarza się pacjent chory psychicznie, szczęśliwy, to szczęście może być też psychotyczne, ale to też. To, że my myślimy, to jest oczywiste, ale my sobie nie zdajemy sprawy często, że myślimy tak samo jak to, że jesteśmy zdrowi, to nie myślimy na ten temat, że jesteśmy zdrowi, dopiero jak zdrowia nie ma, to się martwimy i dokładnie tak samo jest z zaburzeniami myślenia. To jest niezwykle skomplikowany proces. Przecież my myślimy jakimś języku, to wszystko ma jakiś sens, to wszystko do czegoś zmierza. Natomiast w sytuacji, gdy widzimy osoby z zaburzeniami myślenia, to czasami to jest uderzające, jak te zaburzenia myślenia przebiegają. I najpierw zaburzenia treści myślenia, urojenia.
Urojenia, drodzy Państwo, to są fałszywe sądy o podłożu chorobowym. Niekorygowalne. Chorego, który wypowiada urojenia, na przykład, że jestem śledzony przez jakąś niezidentyfikowaną grupę osób, która chce mnie zabić i ja przed nimi uciekam. Na przykład, tego typu treść, dosyć powszechna, to jest urojenie, objaw psychotyczny, czyli zniekształca nam ocenę rzeczywistości, tak jak o mamy, pamiętacie Państwo. Objaw niekorygowalny, nie przekonamy chorego, który prezentuje objawy choroby psychicznej, że ale proszę Pana, przecież tu nikogo nie ma, nikt Pana nie śledzi, a poza tym Pan nie jest taki ważny, żeby Pana śledzili, prawda? Nie przekona się pacjenta, dlatego że to jest objaw choroby. To jest tak samo jak, no, jak kogoś, nie wiem, boli ręka, to ta ręka, funkcja tej ręki wypada. Więc to są fałszywe, chorobowe, niekorygowalne sądy. Urojenia się leczy, z urojeniami się nie dyskutuje. Bo jeżeli będziemy za bardzo dyskutować z urojeniami, to pacjent będzie nas traktował jak wroga, będzie agresywny. Bardzo ciekawy podział urojeń na paranoiczne i paranoidalne. Urojenia paranoiczne, Szanowni Państwo, to są urojenia takie usystematyzowane. Urojenia, które mają sens. Na przykład urojenia niewierności małżeńskiej. Przychodzi pacjent i mówi, że zdradza go żona. Możliwe? Możliwe. Przecież ja nie wiem, czy go zdradzę. Natomiast żona mówi, proszę Pana, i on tak już rok. I on no, uroił sobie, że ja go zdradzam. No a przecież ja go nie zdradzam. I jak Pan nie pomoże, to my się chyba rozstaniemy. O, widzi Pan? Chce się rozstać. Zdradza mnie. Tak? Czyli to, co jest charakterystycznego w objawach psychotycznych, to jest to, że wszystko pasuje. Każda interpretacja jest podporządkowywana pod konkretne urojenia. To są choroba tego typu z urojeniami paranoicznymi, nazywa się paranoją. To jest bardzo trudna choroba, ponieważ pacjent w innych aspektach, z innych sferach życia może funkcjonować prawidłowo. Ten pacjent z urojeniami niewierności małżeńskiej może chodzić do pracy, zarabiać pieniądze, opiekować się dziećmi, jeździć na wakacje, robić wszystko, co trzeba, ale on ma urojenia dotyczące na przykład niewierności małżeńskiej, jemu się sypie małżeństwo, bo no, żona no, albo weźmie na siebie jakąś funkcję cierpiętnicy, prawda, i osoby, która będzie no, masochistycznie znosić tego typu nieprawdziwe oskarżenia, albo powie, weź się, lecz. Prawda? Po jakimś czasie no, jednak większość partnerek, mówię o mężczyznach, ale zaraz powiem o kobietach, dochodzi do tego, że weź się lecz. Przychodzą do psychiatry, on mówi o tych urojeniach, ja mam problem, żeby postawić diagnozę, bo przecież ja nie wiem, czy ta partnerka, a może ona go zdradza i chce go wrobić jeszcze jakąś paranoję, prawda? Proszę zobaczyć, bardzo trudne jest to diagnostycznie. Oczywiście czasami jest tak, że jak się trochę popracuje, to mamy pewne sposoby, żeby to rozstrzygnąć, ale nie zawsze. No na przykład pacjent mówi o tych urojeniach i ja tak, no jak to zawsze, no urojenia niewierności małżeńskiej to jest diagnoza trudna. I ja mówię, no ale to skąd, dlaczego, skąd Pana, no, proszę Pana, ja Panu powiem. Żona poszła wyrzucić śmieci, ja patrzę i tam stało trzech. Ale Pan ich widział? Nie. Nie, nie widziałem ich, ale, czyli nie mam mamów, nie kłamie, ale tam stało trzech mężczyzn i ona miała stosunek z każdym z nich. Przed tym śmietnikiem. I potem jak ona wróciła, to ja czułem, że ona miała ten seks z tymi trzema, tak, nie? No to już diagnoza jest trochę bliższa, prawda? No już pacjent rzeczywiście już tak zafiksowany, że zaczyna to się jakby no, kupy nie trzymać. I wtedy jest diagnoza nieco łatwiejsza. Kolejna sfera urojeń, żebyście jeszcze Państwo mieli taki szerszy pogląd, to są urojenia pieniacze. Czyli ktoś ma poczucie, że krzywdzi urząd, policja, pisze donosy, pisze skargi, chodzi, robi zdjęcia, pisze pisma, tak? A na policji mówią, panie, my go znamy już tak 5 lat, prawda? Że to, że tamto, że go skrzywdzili, prawda? Czyli jest to, a tak to funkcjonuje, chodzi do pracy, ma rodzinę i tak dalej, natomiast ma urojenia pieniaczy, to się zdarza. Natomiast wracając do urojeń jeszcze niewierności małżeńskiej, to jest bardzo ciekawe, to Państwu powiem, że odkryłem pewną rzecz, przyznam się Państwu z dumą, odkryłem pewną rzecz, u mężczyzn, dlaczego odkryłem, to już mówię. U mężczyzn z urojeniami niewierności małżeńskiej odkryłem, jak zrobiłem specjalizację z seksuologii, to zacząłem z nimi, ponieważ no, niewierności małżeńskiej, zaczęliśmy rozmawiać o seksie.
Oczywiście bez obecności partnerki. I odkryłem, że u 90, no może 80% tych mężczyzn wyjściowym problemem są dysfunkcje seksualne. A tego nie powiedziano mi, jak robiłem specjalizację z psychiatrii. Ci mężczyźni mają problem z seksem. Najczęściej jest to przedwczesny wytrysk, czyli bardzo szybki seks z takim no, niezaspokojeniem partnerki. On czuje się bardzo sfrustrowany, uważa się za złego kochanka i to nie jest oczywiście w miesiąc, i to w ciągu lat rozwija się w taki system paranoiczny. Mózg sobie radzi w ten sposób i psychika, że łatwiej odskarżyć żonę, że zdradza mnie z ilomaś tam mężczyznami, i wtedy się seks rozsypuje w tym związku, czyli niejako trochę chroni. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak. My takie urojenia normalnie, ponieważ jest to choroba psychiczna, leczymy lekami, jeżeli pacjent chce. Najczęściej chce, bo jak nie będziesz brał leków, to ja odchodzę od ciebie. Żona mówi, no to dobra, już mi pan zapisze. Jeszcze jak bierze, bo czasami biorą. Jak się podaje leki przeciwpsychotyczne, to one, proszę państwa, uszkadzają sferę seksualną. Czasami. Czyli tak, facet ma problem z seksem, przychodzi do lekarza, lekarz mu daje lek przeciwpsychotyczny, który mu uszkadza seks. No dziękuję za takie leczenie. Tak? Generalnie się leczy, bo to często pomaga, troszeczkę ten lek działa, te urojenia trochę bledną, no ale seks już mu wytniemy zupełnie. Ja natomiast, jak zobaczyłem, że ci pacjenci, zacząłem z nimi o tym seksie rozmawiać, i oni naprawdę czasami się nie chcą przyznać, ale widzę. Ja problem z seksem, no widzę, że coś jest, ale potem się na przykład przyzna, staram się poprawić tą funkcję seksualną. Mówię, no przedwczesny wytrysk, wie pan, to jest 1/3 mężczyzn. 1/3 mężczyzn, najczęstsza dysfunkcja seksualna mężczyzn. To się leczy, można to podać, i jak im się ten seks poprawia, a małżonka czy partnerka jest na tyle, no, że nie odchodzi, że gdzieś tam ten seks jakiś mają, to naprawdę to mija. To jest ciekawe. I to jest u mężczyzn, czyli dysfunkcja seksualna przerobiona przez umysł w urojenia niewierności małżeńskiej, natomiast u kobiet jest inaczej. Bo oczywiście to jest, kobiety też mogą mieć urojenia niewierności małżeńskiej, ale najczęściej są to osoby o niskiej samoocenie w roli żony, partnerki, uważają się za nieatrakcyjne, nie ma to nic żadnego związku z obiektywnym, bo ten mąż mówi, no jest piękna, no to jest, ja, podoba mi się, jest atrakcyjna. Natomiast ta osoba, ta pacjentka uważa się za nieatrakcyjną i to też tak trwa, niska samoocena, i wtedy przechodzi to w urojenia. Nie wiem, no skoro on, jestem Żydka, no to on ma inną, no skoro ma inną, no to uprawia z nią seks, skoro uprawia z nią seks, no to się rozwija paranoja. I są urojenia niewierności małżeńskiej. Wtedy trochę podajemy leki też, ale też tutaj psychoterapia, która jest oparta na pracy nad sobą. Czasami też praca z partnerem. No właśnie, czyli to są urojenia paranoiczne. Bardzo ciekawy temat, trudny, bo ci pacjenci funkcjonują i panie, sam pan tu będziesz leczył, sam się pan lecz. Czasami nawet są do tego stopnia, tak, no bo on się czuje zaatakowany, prawda? A broń Boże, żeby jakaś kobieta się przyznała lub mężczyzna do tego, że no dobra, przyznaj się, że masz tych kochanków, ja ci wybaczę. Przyznaj się. Jak się przyznasz, to jest koniec tematu, dobra, wybaczę ci. No i są takie kobiety nieszczęsne, które się przyznają dla świętego spokoju. Mówi, dobra, mam tylko koniec. To jest wtedy kaplica oczywiście. Zamiast tego, że on mu wybaczy, no to mówię, no ona się przyznała. Ona ma urojenie, jakby jest eskalacja psychozy. A ja mówię, dlaczego się pani przyznała, skoro nie było? Skoro pani uważa, że nie zdradza męża? No bo myślałam, że jak on powiedział, że mi wybaczy, no to już myślałam, że załatwi sprawę. No nie wyleczymy choroby psychicznej w ten sposób. A wtedy jest piekło. Wtedy to już jest naprawdę, bo przyznała się, no ma dowód, no ma, no przyznała się. Powiem państwu anegdotę. Otóż to jest bardzo trudne rozpoznać. Tak naprawdę, żeby tak wiedzieć, że to jest afekt dla mnie blady, bo to mi podpowiada. Jeżeli przychodzi pacjent z afektem bladym, to ja podejrzewam jakieś zaburzenia psychotyczne. Ja patrzę, coś jest nie tak, coś mi tutaj nie gra. Jak byłem takim właśnie w tym 2003 roku, tam pracowałem może 2 czy 3 tygodnie, pani doktor, taka już doświadczona, mówi, to pan zbada tam tego pacjenta. No to ja ucieszony, że dostałem w końcu pacjenta, idę go badać, rozmawiam, no ja się tam pan czuję, no smutno mi, no i tak dalej, no obniżony, taki tam cierpiący, no mówię, no depresję ma, smutno mu, obniżony. No dobra, no i tam minęło 2-3 godziny, pani doktor mnie spotyka, mówi, no jak ten pacjent ze schizofrenią? A ja mówię, ale jaki ze schizofrenią? No ten, co panu dałam go zbadać. Okej, dobrze, no coś tam. I potem jakby no nie rozpoznałem. A to był pacjent zubożały, to był pacjent z negatywnymi objawami schizofrenii, blady, taki zubożały, którego taki pretendent do bycia psychiatrą jakby rozpoznał u niego schizofrenię, rozpoznał u niego depresję, bo pacjent mówił, że mu smutno, po prostu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest bardzo trudne,
że to jest jakby bardzo trudne, że często jakby rodziny mówią, ten pacjent jest smutny, dla mnie ten pacjent nie jest smutny, tylko po prostu są negatywne objawy jakby choroby psychicznej. Teraz ja muszę, oczywiście, jeżeli to się potwierdza, najczęściej jeszcze byśmy chcieli usłyszeć głosy, że on ma te głosy, albo jakieś urojenie, jeżeli to się nam skleja w całość, no to wtedy stawiamy diagnozę i mówimy, musimy powiedzieć temu pacjentowi, tej rodzinie, to nie jest depresja i nie włączymy leków przeciwdepresyjnych, bo leki przeciwdepresyjne pogorszą schizofrenię, będą zawsze działać nakręcająco, no pokarsza, tylko musimy włączyć zupełnie inne leki, choroba nazywa się zupełnie inaczej. Ale jak to? Przecież on jest smutny. To są takie bardzo, bardzo, bardzo trudne rzeczy, ale one są trudne również dla adeptów psychiatrii. Jak się już trochę popracuje 20 lat, no to wtedy już człowiek to widzi. Troszeczkę jakoś tak, nawet trudno powiedzieć, po czym to poznać. No ale tak jest. I zaburzenia ekspresji emocji są w praktycznie bardzo różnych chorobach. Jak w depresji, w manii właśnie, w schizofrenii, w otępieniach, w upośledzeniu umysłowym. W zaburzeniach konwersyjnych, czyli to są takie zaburzenia, które kiedyś nazywano histerią, czyli ktoś jest taki nadmiernie ekspresyjny, nadmiernie niedostosowany, w zaburzeniach osobowości i tak dalej. Nasze tkanki starzeją się. Starzeje się oko, starzeje się skóra, starzeje się wątroba, starzeje się mózg. I w momencie starzenia się u niektórych osób predestynowanych, nie u wszystkich, no bo przecież nie wszyscy mają chorobę Alzheimera, pojawiają się blaszki miażdżycowe, które się nazywają beta-amyloidem. One się tam odkładają, takie złogi w tkance mózgowej. I im tych złogów będzie więcej, tym one powodują, że tkanka mózgu zanika. Impulsy przebiegają wolniej i my to widzimy klinicznie, rozmawiając z pacjentem, że pacjent ma zaburzenia poznawcze. I tu ja Państwu pokażę, jak to wygląda. U osoby zdrowej wygląda, robimy skan na przykład, tomografię komputerową głowy. Osoba zdrowa, tu patrzymy na tę część, a patrzcie, jak tu jest mniej, prawda? Zanik, widać tylko okiem. Proszę zobaczyć, to są komory mózgu prawidłowe i proszę zobaczyć te. Widać, że tu jest, proszę zobaczyć to i proszę zobaczyć to. Albo tu. Prawda? Tutaj nie, praktycznie nie ma połowy tego, co tu. Czyli przychodzi osoba z zaburzeniami pamięci, robimy tomografię komputerową głowy i spodziewamy się takiego wyniku. Jeżeli mamy taki wynik, diagnoza jest prawie pewna. Diagnoza pewna w chorobie Alzheimera jest tylko pośmiertna. Tylko pośmiertna. Czyli bierzemy tkankę mózgu pod mikroskop i patrzymy, że jest beta-amyloid. Jeżeli tak jest, no to pacjent miał chorobę Alzheimera. Natomiast diagnoza taka in vivo jest na podstawie zebranego wywiadu, na podstawie badania funkcji poznawczych, czyli patrzymy, badamy, bierzemy tą kopertę, proszę zaadresować, pacjent nie wie, co zrobić, rysujemy zegar na przykład, proszę ustawić wskazówki, żeby była za 15:03 na przykład, albo 20:02 i pacjent jest zdezorientowany, nie potrafi, wypadły na te funkcje, albo wypadają, bo robi to bardzo wolno, albo prosi o kolejną kartkę, prawda? Robimy skan mózgu, no już sprawa jest jasna. Choroba Alzheimera. Czy inne otępienia, bo akurat mówię o chorobie Alzheimera, dlatego, że to jest najczęstsza postać otępienia związana z wiekiem, to znaczy wiek rzadko jest u ludzi młodych, chociaż zdarza się. Natomiast najczęściej jest po 60 roku życia. Choroba nieuleczalna, ale potrzebna, ale leczenie jest potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że leczenie spowalnia postęp choroby co najmniej o kilka lat. Czyli darujemy pacjentowi jeszcze kilka lat życia samodzielnego. Jeżeli ktoś ma 85 lat na przykład, to nawet się może zdarzyć, że no, umrze z innego powodu, niekoniecznie z powodu choroby Alzheimera, na przykład umrze samodzielnie, prawda? A czasami kończy się niepełnosprawnością, że chorego trzeba nakarmić, trzeba się nim po prostu opiekować non-stop. Też tak się zdarza. Objawy, to jeszcze Państwu powiem, to jest przede wszystkim, mówimy cały czas o chorobie Alzheimera, to są zaburzenia pamięci krótkotrwałej, czyli pacjent nie pamięta, co się do niego przed chwilą powiedziało. I skarga jest taka, że rodzina się złości, że babcie trzeba cały czas powtarzać. Ona nie pamięta, a oni się złoszczą. I wtedy też trochę trzeba, bo złość będzie zawsze nasilać objawy, czyli jak się będziemy na pacjenta złościć, to tym bardziej będzie nie pamiętał, bo się zestresuje. Więc trzeba powiedzieć, no nie, to nie jest kwestia na złość, ja wiem, że to jest trudne, przecież przed chwilą mówiłam ci, ale co? Mówiłaś. To jest pierwszy objaw choroby Alzheimera, czyli zaburzenia pamięci krótkotrwałej. Nie ma choroby Alzheimera bez zaburzeń pamięci krótkotrwałej. Tak się po prostu zaczyna. Potem zaburzenia uczenia się, czyli już nie nowy jakiś iPhone,
już nie ogarnę, nie będę wiedział, nie nauczę się nowych sytuacji. Potem zaburzenia pamięci długotrwałej. Częsta skarga jest taka, że pacjent nie pamięta tego, co mu się powiedziało, ale pamięta wojnę. Pamięta jak był w szkole, pamięta kolegów ze szkoły podstawowej, może wymienić po nazwisku, ale nie pamięta czyja to obiad i się domaga już ja, a już zjadł. To jest częsta skarga. Jeżeli jest taka skarga, to jest to bardzo charakterystyczny wywiad, który nakierowuje nas na to rozpoznanie choroby Alzheimera. Potem wypadają funkcje wykonawcze, nie wiem jak zaadresować list, nie wiem jak zawiązać but, nie wiem jak założyć marynarkę i tak dalej. Funkcje językowe, czyli popełniam błędy, język staje się niekomunikatywny, zaburzenia zachowania, agresja. Często agresja u pacjentów z chorobą Alzheimera, i to jest trudne w tej chorobie, kieruje się przeciwko najbliższej osobie. Czyli jest na przykład jakieś rodzeństwo, które się zajmuje, każdy poszedł w swoją stronę, a jedna z rodzeństwa, jakaś córka się zajmuje mamą chorą na chorobę Alzheimera i ta mama ma zaburzenia zachowania, jakaś jest złośliwa w stosunku do tej osoby, która się nią zajmuje, a jak przychodzi to rodzeństwo, o moje dzieci najkochańsze. I ta osoba, ta opiekunka, ta córka, która się zajmuje tą mamą, jest w rozpaczy, mówi no, a oni mówią, co ty przesadzasz, no przecież mama jest do rany przyłóż. Właśnie tak jest, czyli agresja pacjenta z chorobą Alzheimera jest najczęściej wobec osoby najbliższej tej, która się... Natomiast prewencyjnie na chorobę Alzheimera może zadziałać jedynie aktywność umysłowa, czyli uczenie się, uczcie się Państwo niezależnie od wieku, próbujcie nowe rzeczy, uczcie się języków. Każdy kolejny język obcy obniża ryzyko choroby Alzheimera. Podróże, proszę Państwa, też uznano za prewencyjne, czyli osoby, które podróżują są tak stymulowane, prawda? No musimy wejść do samolotu, gdzieś wyjść w obcym języku, jest to taka stymulacja, prawda? Plus jakaś przyjemność być może też najczęściej, która też obniża nam ryzyko choroby Alzheimera. Jakieś czytanie, robienie łamigłówek, tego typu rzeczy. Oczywiście ogólny stan zdrowia, czyli odżywiajmy się i odrobinę czerwonego wina też nie zaszkodzi i też takie badania są, że czerwone wino, no nie w nadmiarze, no bo wtedy jakby to bez sensu, ale odrobinę czerwonego wina poprzez bardzo korzystne składniki, antyutleniacze też działają protekcyjnie na chorobę. Więc uczmy się języków, czasami kieliszeczek czerwonego wina można i podróżujmy i bądźmy aktywni. To. Natomiast to, że ja teraz będę miał prewencyjnie lek, albo zrobię sobie jakiś zabieg, nie. Ale to też rozumiem w takich kwestiach, tylko ile kiedy ten genotyp nie jest zbyt silny, tak? Bo teraz mi przychodzi od razu taki film I'm Still Alice do głowy, gdzie ona no, nie dość, że była rozwiniętą, bardzo inteligentną kobietą i jeszcze chyba język był jej specjalizacją, no w wieku chyba 40 lat właśnie na tego Alzheimera zachorowała, więc rozumiem, że to są rzeczy, które możemy przedsięwziąć, żeby zminimalizować, tak? Tak, bo my obniżamy ryzyko, bo to, jakie jest ryzyko, to jest ryzyko populacyjne, czyli osoby, które na przykład podróżują, badamy ich 1000 albo 5000 i wiemy, że rzadziej. Na przykład ja czytałem takie badanie, że jak ktoś mieszka przy dużej arterii takiej, gdzie jest duży ruch, jest zanieczyszczenie, to do 50 metrów, jak się mieszka przy takiej ulicy, zwiększa się ryzyko choroby Alzheimera. Poprzez zanieczyszczenie, które też gdzieś tam w tym mózgu się może odbywać. Więc różne są poszczególne rzeczy, więc lepiej mieszkać powyżej 50 metrów od ruchliwej, zatłoczonej ulicy. Więc te czynniki się kumulują. Natomiast oczywiście genetyka jest bardzo ważna, ale ta genetyka to jest 30-40%. Resztę nie wiemy. Tak to panie doktorze, kiedy pracoholizm to jest coś poważnego, nad czym powinniśmy się zastanowić? A kiedy to jest tylko duże zaangażowanie w pracę i nie myślę tutaj o sobie. Już mówię, wtedy kiedy jest cierpienie danej osoby, która jest zaangażowana w tą nadmierną ilość pracy, albo otoczenia. Rodzina się sypie z powodu pracoholizmu kogoś, prawda? No to wtedy jest coś jest na rzeczy. Albo wtedy, kiedy ta osoba cierpi, ona może cierpieć na zasadzie jestem pracoholikiem, ja nic nie umiem odpoczywać i ma krytycyzm, albo może mieć zawał serca, bo nigdy nie był na urlopie, zarobił się, popachył, robił się, prawda, i cierpi, jest cierpienie fizyczne wręcz. Czyli dopóki sprawia to przyjemność, wszystko jest w porządku. Dopóki sprawia to przyjemność, nie ma cierpienia danej osoby lub środowiska, zaangażowanie. Świetnie. Bardzo dziękujemy panie doktorze, że...